Cześć! W tym nagraniu pokażę Ci, jak za darmo w dość krótkim czasie zrobić sobie taką oto prostą firmową wizytówkę, stronę internetową przy użyciu darmowego motywu Astra plus wtyczka do budowy edycji stron Elementor. Pokażę Ci krok po kroku, jak kupić domenę, jak zainstalować WordPressa, jak zainstalować najpotrzebniejsze wtyczki, zainstalować motyw, dostosować ten motyw, a także jak każdy z tych elementów na stronie, który tutaj widzisz, wstawić. Krótkie intro i zaczynamy. Najważniejszą rzeczą przed startem przy budowie Waszej strony internetowej jest to, abyście mieli adres swojej strony. Musicie kupić. Polecam Wam tutaj usługi Hekko, gdzie mam większość swoich domen oraz serwer. Jestem bardzo zadowolony od bodajże 7 lat. Kupimy sobie domenę. W moim przypadku będzie to makeupolsztyn.pl. Klikamy znajdź. Domena jest za nowych użytkowników 0 zł. Do strony internetowej oprócz domeny potrzebny Wam będzie również serwer, który również proponuję kupić tutaj na Hekko. Zaraz może pokażę, jakie tam mamy serwery do wyboru. Tak jak do pojedynczej strony, to proponuję zacząć od tego nie najtańszego, a może od tego Hosting Start. Kosztuje 44,95 rocznie. W pierwszym roku, w następnych latach jest troszkę drożej, ale macie już na przykład w tym serwerze certyfikat SSL, czyli to, że Wasza strona będzie się wyświetlała z taką kółeczką jako bezpieczna, jako HTTPS, co sprawia, że takie strony Google wyżej daje w wyszukiwarce. Są po prostu lepiej wypozycjonowane. Dlatego załóżcie sobie konto na Hekko. Kupcie sobie serwerek, ten oto drugi od lewej, i kupcie sobie domenę. Kupując serwer i domenę możecie podać mój nick, czyli Dariusz Pichalski. Tam będzie taka jedna rubryka, wtedy dostanę od nich rabacik za polecenia. Dobrze, ja kupię domenę, mam tu już konto w Hekko, mam kupiony serwer, więc mi zostanie kupić tylko domenę. Klikamy do koszyczka. Ja już wykorzystałem 5 darmowych domen, dlatego będę za nią płacił 12 zł, ale jeśli jesteście nowymi klientami, to za pierwsze bodajże 5 domen nie zapłacicie nic. Co najważniejsze, po roku przedłużenie domeny jest bardzo tanie, bo kosztuje tam 59 zł, a na przykład w nazwie ostatnio płaciłem prawie 150. Dlatego różnica jest prawie 3 razy taka. Zamawiamy domenę. Płacimy, wykorzystam szybkie płatności PayU, dzięki czemu opłata za domenę bardzo szybko się. Gdy kupicie domenę sobie i serwer, musicie zalogować się na Waszym właśnie serwerze, wchodząc tutaj w menu w Hekko w Direct Admin. I tutaj wpisujemy Wasz nick i Wasze hasło. I tutaj, jeśli kupowaliście domenę i serwer razem, to Wasza domena powinna się tutaj pokazać. Jeśli nie, należy ją dodać. Czyli zarządzanie domenami. Dodaj domenę do konta. I tutaj wpisuję swoją domenę makeupolsztyn.pl i dodajemy domenę. Mam informację zwrotną, domena została utworzona, klikam główna, odnajduję swoją domenę, klikam w nią i czas zainstalować na niej WordPressa. Wchodzę tutaj w instalator aplikacji, który jest dostępny tutaj w tej opcji zaawansowane opcje. Zaraz sami zobaczycie, że instalacja WordPressa jest dosłownie 2 kliknięcia. Klikam w katalog aplikacji. Odnajduję tutaj na liście WordPress blog. Klikam instaluj tę aplikację. Wybieram teraz z listy domen tą, którą kupiłem i na której chcę zainstalować WordPressa. Trochę ich tu mam, dlatego chwilę to potrwa, zanim odnajdę. Wybieram, mam 4 do wyboru. Wybieram tą ostatnią HTTPS, ponieważ kupiliśmy domenę razem z certyfikatem SSL. Tą ścieżkę blok kasuję. Tutaj zostawiam domyślnie. Ustawiam sobie swój login i hasło, pod którym będę się logować. Do panelu WordPressa. I na tą chwilę klikam zainstaluj. I teraz WordPress na mojej domenie się instaluje. Ale sobie odnajdę. Maila poczty. Klikam w ten link. I jak widzicie, jeszcze ta witryna jest nieosiągalna. Internety potrzebują jakieś 48, no powiedzmy 24 godziny, aby internet przemielił tą stronę, zaindeksował ją i aby WordPress się wczytywał. Dlatego mniej więcej jeden dzień trwa indeksacja takiej strony. Dlatego chwilę trzeba poczekać. Nieraz jest to kilka godzin, a nieraz nawet dzień, aż internet naszą stronę zaindeksuje. Po kilku godzinach na mojej domenie już wyświetla się domyślna strona startowa zainstalowanego świeżo WordPressa. Zanim zaczniemy sobie tą stronę zapełniać treściami, przejdziemy jeszcze w panelu Direct Admin w Hekko do ustawienia na naszej domenie certyfikatu SSL. Zainstalowaliśmy stronę jako HTTPS. Teraz trzeba ustawić ten certyfikat, aby zaczytywał się do tej strony. Odnajdujemy naszą domenę. Klikamy w nią. Zjeżdżamy w dół i tutaj w zaawansowanych opcjach jest zakładka certyfikaty SSL. Klikamy sobie tą opcję oraz trzecią, darmowe automatyczne certyfikaty od Let's Encrypt. Wpisujemy nasz e-mail, klikamy zapisz. Troszkę nam trwa. Wszystko przebiegło prawidłowo. Certyfikat dla domeny został zaimplementowany z sukcesem. Następnie możemy już zalogować się do naszej strony internetowej, klikając nazwę domeny łamane na wp-admin. Jak widzicie, już certyfikat, strona wyświetla się jako HTTPS. Wpisujemy nasz login i nasze hasło. Klikamy zaloguj się. Tak oto wygląda kokpit WordPressa po prawidłowym zalogowaniu się. Mamy tutaj po lewej stronie wtyczki. Wchodzimy w zakładkę wtyczki. Mamy 3 wtyczki, które te pierwsze 2, które nie są aktywne, od razu usuniemy, zaznaczając je ptaszkiem. Klikamy tutaj usuń, zastosuj i usuwamy nasze wtyczki. W kolejnym kroku zainstalujemy kilka potrzebnych wtyczek, które będą nam potrzebne między innymi do zabezpieczenia naszej strony. Klikamy tutaj wtyczki dodaj nową. Wszystkie wtyczki, które tutaj wymieniam, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Pierwsza wtyczka, wtyczka bezpieczeństwa, będzie to wtyczka iTeams. To jest właśnie ta pierwsza po lewej. Klikamy zainstaluj teraz. Instalacja i aktywacja wtyczki jest banalnie prosta. Sprowadza się dosłownie do 2 kliknięć. Zainstalujemy, aktywujemy. Odnajdujemy wtyczkę tutaj po lewej stronie w kokpicie Security. Rozwinie nam się takie podmenu tej wtyczki. Klikamy Security Check. Klikamy Secure Site. Aktywujemy tutaj ochronę przed brute force, klikając niebieski przycisk. I to wszystko. Wychodzimy Close. Instalację pierwszej wtyczki bezpieczeństwa mamy za sobą. Teraz zainstalujemy sobie 2 wtyczki przyspieszające stronę. Klikamy we wtyczki, dodaj nową. Pierwsza to będzie wtyczka do optymalizacji zdjęć. Na naszej stronie będzie to Robin Image Optimizer. Klikamy, możecie tutaj wpisać Robin, wyszukiwacy lub po prostu pobrać wtyczkę z linku, który jest w opisie filmu. Klikamy zainstaluj teraz. Proste, rutynowe czynności, które po prostu trzeba najpierw zrobić, aby przejść do tworzenia strony internetowej. Kolejna wtyczka, klikamy dodaj nową. Wtyczka Fastest Cache. Aktywujemy wtyczkę. Dobrze, na razie z wtyczek to będzie tyle, później sobie poinstalujemy kolejne. Czas na instalację motywu, który wybrałem do tego filmu. Jest to motyw, który używam na co dzień przy tworzeniu stron internetowych. W wersji Pro użyjemy tutaj na potrzeby tego filmu wersję darmową, która ma troszkę niedogodności, ale na taką stronę firmową w zupełności wystarczy. Jest to bardzo dobry motyw. Motyw Astra, który jest motywem niezwykle szybkim oraz w pełni kompatybilnym właśnie z wtyczką do budowy edycji stron Elementor. Klikamy motywy, wygląd motywy, dodaj nowy. Tutaj wyszukiwarkę wpisujemy Astra. I to jest właśnie ten oto motyw. Klikamy zainstaluj. Oraz aktywuj. Motyw już mamy aktywowany na naszej stronie internetowej. Teraz jeszcze wejdziemy sobie w kilka takich rutynowych czynności. Wchodzimy w zakładkę ustawienia ogólne. Tu możemy nadać tytuł naszej witryny oraz opis. Zapisujemy zmiany. Wchodzimy następnie bezpośrednio odnośniki w zakładce ustawienia. Klikamy przedostatnią opcję, nazwa wpisu, zapisujemy na dole. Następnie wchodzimy w zakładkę strony, wszystkie strony. Tworzymy sobie nową stronę, która będzie stroną główną. Piszemy strona główna i klikamy opublikuj. Wychodzimy teraz z tego. Ponownie wchodzimy w ustawienia, w zakładkę czytanie. Tutaj z tej opcji zaznaczamy strona główna wyświetla statyczną stronę. Wybieramy stronę główną jako stronę główną, którą przed chwilą stworzyliśmy. Klikamy zapisz zmianę. Teraz pokażę, jak ta nasza strona wygląda na tą chwilę. Mamy tutaj właśnie tytuł witryny, który nadałem. Mamy menu, w menu mamy stronę domyślną About oraz moją stronę główną. Zaraz sobie stworzymy nowe menu, które będzie tylko, do którego będą dodawane strony, które ja sam stworzę. Dobrze, wchodzimy tutaj w tą ikonkę, gdzie jest tytuł naszej witryny i cockpit. Następnie wygląd, menu. Tworzymy nowe menu, powiedzmy to będzie nowe. Jak nadacie tytuł, to nie ma znaczenia, nie będzie nigdzie wyświetlane. Klikamy utwórz menu. I tutaj wybieramy sobie po lewej stronie moją stronę główną, którą dodamy do tego menu. Na razie będzie tylko jedna zakładka. Zaznaczamy ptaszkiem strona główna, klikamy dodaj do menu. I tutaj wyświetl lokalizację. Zaznaczamy primary menu, czyli główne menu. I ustawiamy automatycznie dodawać strony najwyższego poziomu do tego menu. Klikamy zapisz menu. Dobrze, teraz zajmiemy się wstępną konfiguracją i personalizacją naszej strony internetowej. W tym celu wchodzimy w zakładkę wygląd i dostosuj. Tam pokażę Wam wstępne ustawienia, jakie tutaj nadamy naszej stronie. Jest to darmowa wersja tego szablonu i tutaj są, że tak powiem, możliwości trochę okrojone. Ale tak jak mówię, na prostą stronę firmową na pewno wystarczy. Jeśli natomiast chciałbyś ten motyw w wersji premium, napisz do mnie, mail znajdziesz w opisie. Mamy licencję na nielimitowaną ilość stron, także mogę się z Tobą podzielić. Dobrze. Mamy takie oto właśnie okienko, gdzie mamy różne zakładki. Pierwszą z zakładeczek wejdziemy sobie w layout i wejdziemy sobie na przykład w sidebar, czyli to, co tutaj widzicie, ten pasek boczny po prawej stronie. Zlikwidujemy go sobie, wchodzimy w sidebar, wchodzimy w opcję default layout, klikamy no sidebar, jak widzicie zniknął nam, tym styczkiem do tyłu wychodzimy sobie, wejdziemy sobie teraz w sekcję container i tutaj ustalimy, powiedzmy, na full width container, czyli będzie strona na całą szerokość z takim delikatnym marginesikiem. Jeśli chcielibyśmy na przykład, pokażę Wam jeszcze opcję boxset, jest taka wersja pudełkowa, tak jakby zagnieżdżona jest nasza strona na naszym tle. Jest też opcja content boxset, bardzo podobna. Tutaj wybieramy, tak jak mówię, full width container. Wycofujemy się z tego. Wchodzimy w sekcję header, w sekcję site identity i tutaj wybramy sobie logo, które wcześniej przygotowałem. Klikamy wybierz pliki, odnajduję moje logo, wybierz, pomiń przycinanie i jak widzicie logo nam się ładnie zaczytało, zaczytało się również tytuł witryny. Tutaj jest zaznaczona opcja display site title, jeśli to odznaczę, to logo zniknie. Pamiętacie, oprócz tytułu witryny dodałem też podtytuł, czyli makijaż permanentny, mogę go wyświetlić. O, tu się wyświetla, może być obok, może być poniżej. Ja sobie to ukryję, zostawię samo logo. Logo, jak widzicie, jest bardzo duże. Tutaj mam taki pasek logo width, czyli logo szerokość. Mogę sobie tym paseczkiem zwiększać, zmniejszać. Powiedzmy, zrobimy sobie logo tej wielkości, tak aby te imię i nazwisko, które jest w tym logo, było czytelne. Mogę wybrać ikonę witryny, czyli ten favicon, który będzie się wyświetlał tutaj właśnie w zakładce. Za favicon wykorzystam sobie po prostu logo, pomijam przycinanie Jak widzicie, tutaj już się to logo niewyraźne, bo niewyraźne, ale zaczytało. Wychodzimy sobie z tego. I tutaj w primary header mogę sobie ustawić, czy to logo ma być wyświetlane tak jak ja mam po lewej stronie, czy może być na przykład po środku, czy też może być po prawej stronie. No tak się ogólnie przyjęło, że menu jest po prawej, a logo jest po lewej stronie, dlatego zostawię jak jest. I tutaj mogę sobie też wstawić last item in menu, czyli ostatnia rzecz, która będzie obok tych zakładek menu. Może to być na przykład pole wyszukiwarki z taką lupką search. Mogę też tutaj sobie wstawić numer telefonu, ale o tym to może później. Na razie sobie tutaj kliknę none, czyli nic tutaj nie będzie. W zakładce header mamy też zakładkę transparent header. Pokażę, o co tu chodzi. Tutaj na razie mamy taką belkę z menu białą. Jeśli natomiast byście chcieli zrobić taki efekt, takiej przezroczystości, to właśnie do tego służy zakładka transparent header. Wtedy klikamy na Beyond Complete Website, a kolory sobie dla tej opcji wybieramy, wchodząc tutaj w zakładkę Colors and Background. Dobrze. Mamy już wgrane logo. Teraz może sobie zmienimy czcionki. Domyślnie mamy taką to właśnie czcioneczkę. Ja sobie tą czcionkę trochę zmienię. Wchodzimy w zakładkę tutaj typografia, base typografii i tutaj mogę sobie znaleźć taką czcionkę, jaką chcę. Ja sobie ostatnio upodobałem czcioneczkę Quicksand. To jest właśnie taka oto czcioneczka. Ustawię sobie rozmiar na 16. Dobrze, klikamy do tyłu. W kontencie mogę ustawić rozmiary moich nagłówków na stronie. Na razie zostawimy tak, jak jest. Następnie wchodzimy sobie w zakładkę Colors and Background i tutaj możemy sobie wejść w Base Colors. Możemy ustawić kolor taki, że tak powiem, kolor przewodni na naszej stronie internetowej, kolor linkowania, kolor tekstu. Na razie zostawię tak, jak jest. W sumie może kolor tekstu troszkę przyciemnimy, dla mnie trochę jest zbyt mdły. Powiedzmy, to będzie taki kolor, bardziej wyrazisty. Dobrze, po tych wstępnych zmianach mamy tu jeszcze wiele możliwości. Mamy batony, czyli kolory przycisków na naszej stronie. Kolor przycisku w nagłówku, jeśli chcielibyśmy na przykład w formie takiego przycisku numer telefonu zrobić obok menu. Na razie zostawimy tak, jak jest. Klikamy opublikuj. Zamykamy tym krzyżykiem. I przejdziemy sobie za chwilę do bardzo ważnej rzeczy, którą jest instalacja wtyczki do budowy edycji stron Elementor. Wracając jeszcze do motywu Astra, trzeba dodać, że motyw już w wersji darmowej oferuje kilkanaście darmowych stron startowych, które możecie sobie jednym przyciskiem myszy zaimportować na waszą stronę internetową. Strony te wyglądają naprawdę dobrze. Pokażę Ci może którąś z nich, z tych darmowych właśnie stron. Taką właśnie oto stronę, nawet sklepową, możecie za darmo zainstalować sobie na Waszej stronie. Wystarczy tutaj, wchodząc w zakładkę Wygląd Astra Options, jest taka opcja Install Importer Plugin, który należy zainstalować oraz no, po prostu zaimportować jednym przyciskiem myszy jeden z tych szablonów właśnie, który wybraliście, a później już przy pomocy wtyczki Elementor można każdy element na tej stronie sobie edytować do woli. No, w tym filmie pokażę, jak robić stronę od podstaw, od zera, także nie będę wykorzystywał tutaj tych darmowych szablonów, aczkolwiek ułatwiają one bardzo życie. Zainstalujemy sobie w pierwszym kroku właśnie wtyczkę Elementor, która moim zdaniem jest najlepszą wtyczką, jeśli chodzi o edytory do budowy i edycji stron internetowych w oparciu o WordPressa. Elementor jest w wersji darmowej, jak i płatnej. Już w wersji darmowej oferuje wiele funkcjonalności. Do wtyczki Elementor jest wiele innych wtyczek, które oferują gotowe komponenty do stron. Jedną z takich wtyczek Envato Elements sobie zainstalujemy. Pokażę Wam naprawdę, jaki jest potencjał w tych darmowych wtyczkach. Wtyczka Elementor nie jest kompatybilna ze wszystkimi motywami dostępnymi WordPressa. Do wtyczki Elementor jest kilka polecanych motywów, o czym zrobiłem nawet nagranie w jednym z filmów, gdzie wymieniłem te wszystkie motywy. Ja używam na stronie, którą tutaj będziemy sobie tworzyć, motyw Astra, który jest w pełni zgodny właśnie z wtyczką Elementor. A teraz sobie zainstalujemy Elementora. Link znajdziecie w opisie. Możecie też zainstalować właśnie przez tą wyszukiwarkę. Wpisujemy Elementor. I jak widzimy, mamy tutaj tą pierwszą właśnie wtyczkę. Ponad 2 miliony aktywnych instalacji. Bardzo dobre oceny. Także nie jest to tylko moje zdanie. Klikamy aktywuj. Powita nas takie oto okno powitalne i już możemy zająć się stworzeniem naszej strony w oparciu o Elementora. Wchodzimy w zakładkę strony, klikamy wszystkie strony i wejdziemy sobie w stronę główną, klikamy tutaj edytuj. I klikamy ten niebieski przycisk edytuj w Elementorze. Tak wygląda, można powiedzieć, pulpit edycji strony w oparciu o Elementor. Jest tu kilkanaście różnych opcji, które tak na szybciutko może pokrótce sobie omówimy. Tak, w pierwszej kolejności może rozwiniemy te menu, tą ikonkę tego hamburgera. Tutaj możemy ustalić domyślne kolory dla naszej tej akurat podstrony. Jak widzicie, mamy paletę kolorów. Niebieski kolorek dla nagłówka nadrzędnego. Zmienimy go sobie na kolor czarny. Nagłówek podrzędny, czyli niższego szczebla, również sobie trochę przyciemnimy. Tekst sobie również troszkę przyciemnimy. Zmiany. Klikamy zastosuj. Wchodzimy następnie jeszcze raz w tą ikonkę. Podobnie jak kolory czcionek nagłówków możemy ustalić także samy wybór czcionek. Wchodzimy tak samo w tą ikonkę hamburgera. Wchodzimy w domyślne czcionki. Tutaj możemy sobie wybrać taką czcionkę, jaką chcemy. Ja sobie na potrzeby tego nagrania wybiorę czcionkę Quicksand o grubości powiedzmy 500. Podrzędny nagłówek zrobimy sobie tak samo. I tekst strony również. Oczywiście jeśli chciałbym jakiś element na stronie wyróżnić inną czcionką, nie ma problemu. Każdy z elementów możemy edytować oddzielnie. Dobrze, klikamy na następny zastosuj. I tak tutaj może omówię jeszcze teraz te ikonki, które mamy na dole. Mamy tutaj ikonkę ustawienia, gdzie mamy właśnie tytuł naszej witryny, status opublikowany, jest to strona opublikowana, układ strony jest domyślny. Bardzo ważna rzecz jest tutaj historia, gdzie możemy cofać to, co sobie edytujemy, jeśli chcemy wrócić do jakiegoś momentu wstecz. Bardzo ważna ikonka jest tutaj także tego monitorka, gdzie jest tryb responsywny. Możemy zobaczyć, jak nasza strona będzie wyglądała na telefonach, na tabletach, a także właśnie na ekranach komputerów. Później, gdy strona zapełnia się treściami i chcemy zobaczyć właśnie, czy strona jest responsywna, czy marginesy, czy wielkość czcionek nie jest zbyt duża, na przykład na telefonach możemy edytować właśnie tylko na telefonie, bo często jest tak, że na przykład czcioneczkę robiąc na komputerze dużą, ona na przykład na urządzeniu mobilnym jest, który w trybie pionowym jest zbyt duża i możemy sobie zmienić. Nie ma problemu, jest to bardzo duża zaleta właśnie wtyczki Elementor. I teraz już wyjdę na razie z okienka tutaj tego Elementora. Zainstalujemy bardzo ważną, może nie tyle ważną, co bardzo ułatwiającą życie wtyczkę do właśnie Elementora. Jest to wtyczka Envato Elements. Jest to chyba jeden z najlepszych dodatków do Elementora. Właśnie to jest ta wtyczka. Zainstalujemy ją sobie, która oferuje nam bibliotekę darmowych, gotowych, a także płatnych, ale tutaj będziemy używać darmowych komponentów do naszej strony internetowej. Wchodzimy w zakładeczkę Elements, aktywujemy sobie tutaj nasz adres mailowy. I już właśnie w zakładeczce Elementor, proszę zobaczyć, mamy gotowe całe szablony stron. Dajmy na to, mamy tutaj jakąś taką kobiecą stronkę z pazurkami. Nail Salon. Tak, a to jest w wersji Pro, darmowa. Jest tutaj jakaś Home. Zaraz zobaczymy. I jak widzicie, gotowy motyw, który możemy sobie później po prostu przeedytować w Elementorze. Te szablony właśnie możemy importować. Możemy zrobić to tutaj, możemy to też zrobić później w Elementorze. Mamy tutaj właśnie zarówno całe szablony stron, jak i także bloki, czyli poszczególne elementy, które możemy na naszej stronie wstawić. Na przykład Image Gallery, gotowe galerie zdjęć, gdzie zmieniamy tylko tekst na nasz, a także zdjęcia na swoje. Pokażę może też inne elementy, na przykład referencje, opinie klientów. Możemy wstawić gotowe opinie naszych klientów na naszą stronę www. Pokażę może jeszcze kontakt. Proszę bardzo, gotowe bloki, które szybko, w łatwy sposób zaimportujecie na waszą stronę www. Zgodne jak najbardziej z Elementorem Pro. Dobrze, teraz wejdziemy sobie znowu na naszą stronkę w oparciu o Elementor. Odświeżę ją sobie. I po instalacji właśnie wtyczki Envato Elements, oprócz tych dwóch ikonek właśnie doszła mi także trzecia, właśnie odnosząca się do tej wtyczki. Zaraz pokażę, jak to wszystko używać. Tutaj po lewej stronie w tym pulpicie Elementora mamy kilkadziesiąt gotowych elementów, które chcąc umieścić na naszej stronie wystarczy je przeciągnąć, co zaraz pokażę. W wersji darmowej, tu właśnie piszę podstawowy, mamy także od WordPressa różne elementy. W wersji płatnej trochę jest tego więcej, jest m.in. slider. Jeśli chciałbyś skorzystać z wersji Pro Elementora, zapraszam do kontaktu, napisz do mnie, a podzielę się z Tobą tą wtyczką w wersji Pro. Tutaj będziemy korzystać z wersji darmowej. Jest również dużo wtyczek, które oferują takie dodatki różne, darmowych wtyczek, jak i płatnych, które właśnie oferują takie różne elementy na stronie. Jak dodawać te elementy na stronę? Pokażę najprostszy sposób, klikając sobie w ten plusik, gdzie wyznaczamy, ilokolumnowa ma być nasza strona właśnie tutaj, którą sobie robimy. Dajmy na to, będą to kolumny 2, klikamy w to i mamy tutaj, pokażę takie podstawowe informacje na temat tej sekcji dwukolumnowej. Ten niebieski tutaj suwaczek to odnosi się właśnie do tych dwóch kolumn. Możemy sobie edytować. Tutaj możemy plusikiem dodać kolejną sekcję przed. Nie będziemy tego robić. Krzyżykiem oczywiście możemy tą sekcję usunąć, a tutaj klikając w tą środkową ikonkę i klikając prawym przyciskiem myszy mamy takie właśnie oto opcje. Bierzemy na przykład edytuj sekcję i po lewej stronie mamy możliwość edytowania sekcji. Możemy edytować tutaj wygląd, może to być stała kolumna. Ja może zaraz pokażę, jak naniosę jakieś tutaj treści na tą naszą sekcję, czym się różni stała kolumna od pełnej szerokości. Możemy w stylach wybrać kolor naszemu tutaj tej sekcji, klikając w ten pędzelek. Klikamy sobie w tą szachownicę, możemy tutaj właśnie nadać kolor naszej tej właśnie sekcji. Klikamy wygląd. Tutaj tą strzałeczką możemy właśnie zobaczyć, jaki będzie podgląd. Możemy wybrać marginesy, na przykład od góry. Dajmy na to na 50 i od dołu też na 50. Dobrze, teraz sobie naniesiemy na tą sekcję jakąś treść, klikając sobie w tą ikonkę i naniesiemy sobie na przykład po lewej stronie na lewą kolumnę obrazek, a na prawą dajmy na to tekst. Znajdujemy sobie tutaj po lewej stronie wśród tych elementów obrazek, łapiemy go lewym przyciskiem myszy i przeciągamy w to miejsce. Wybierzemy sobie jakiś obrazek, dodajemy plik na przykład z dysku. Załaduj media i obrazek nam się dodał. Tutaj po prawej stronie wstawimy sobie jakiś tekst, wchodzimy po raz kolejny, klikamy w tą ikonkę, wybieramy powiedzmy nagłówek, przeciągamy oraz klikamy jeszcze raz tą ikonkę i wstawimy sobie edytor tekstu. Czcioneczki są takie, jak sobie wybrałem. Ja może jeszcze kliknę i troszkę ten tło zrobię bardziej blade, aby tekst był bardziej czytelny. Czyli tak jak pokazywałem, klikamy tą ikonkę prawym przyciskiem myszy, edytuj sekcja, wchodzimy w styl, klikamy kolor i sobie go tutaj troszkę rozjaśnimy. Dobrze, teraz tak, pokażę właśnie, to jest stała szerokość, mamy tutaj taki delikatny marginesik, gdybyśmy chcieli na pełną szerokość, to tak jak mówiłem, wchodzimy w wygląd, klikamy pełna szerokość, odstępy pomiędzy kolumnami bez odstępów i jak widzicie mamy po całości. Zrezygnuję z tego rozwiązania, ponieważ bardziej czytelne i bardziej mi się podoba opcja ze stałą kolumną. A teraz tak, mamy tutaj, jak widzicie, dwie kolumny. Obrazek i tekst. Te trzy ikonki służą do edycji całej tej sekcji. Gdybyśmy chcieli edytować poszczególne kolumny, macie tutaj takie czarne ikonki kolumn. Kolejnymi ikonkami to mamy ten ołóweczek, który służy do edycji konkretnego elementu w tej kolumnie, czyli tutaj obrazka. Wstawię sobie tutaj jeszcze przycisk, żeby Wam jeszcze zobrazować to bardziej. Bez wyszukiwarka mogę pisać przycisk, odnajdzie mi, przeciągam. I jak widzicie, w tej kolumnie mam trzy elementy. Nagłówek, tekst i przycisk. Każdy z tych elementów mogę edytować, klikając na tą ikonkę tego długopisika prawym przyciskiem myszy. Edytuj, mam nagłówek. Tu mogę wpisać tekst, który chcę wprowadzić. Dajmy na to, będzie to tekst. Mogę wpisać, wybrać tutaj rozmiar nagłówka, jest to H2, może być mniejszy, H3. Mogę wyśrodkować do prawej, wyjustować. Zostawimy sobie po lewej stronie. To mamy w treści. Gdy chcę na przykład ten tytuł podlinkować, mogę wstawić tutaj również link, do którego ma ten nagłówek nas przenosić po kliknięciu w niego. W zakładce style mogę wybrać kolor tego tekstu, mogę wybrać typografię, czyli czcionkę. Obecnie jest to czcionka domyślna, którą sobie ustaliliśmy. Mogę wybrać tutaj rozmiar czcionki. W tej chwili będzie to również domyślna. Grubość czcionki, przekształcenie, czyli czy mają być to litery duże, czy pochyłe. Jest tych opcji dużo. W opcjach zaawansowanych mogę tutaj marginesy, odstępy ustalać. Mogę także fajny efekt nanieść, motion efekt, zaraz Wam pokażę animację wejścia. Dajmy na to, będzie to fade in right. Wtedy tekst tak jak slajd nam zjeżdża z prawej strony. To wszystko oczywiście aktualizujemy. Również mogę w ten sam sposób zmieniać tekst w edytorze tekstu na takiej samej zasadzie. Tak samo dzieje się to w przypadku przycisku, gdzie mogę wybrać, czy ma być duży, czy ma być średni. W stylach wyznaczam, jaki ma mieć kolor, kolor tekstu, kolor tła, zaokrąglenia. Dajmy na to, będzie to okrągły. Weźmiemy na 25. Tutaj w treści również wklejam link, do którego ma prowadzić ten przycisk. Taka właśnie oto edycja. Teraz była właśnie, pokazałem, jak edytować każdy z elementów. Mogę oczywiście także edytować całą kolumnę, klikając prawym przyciskiem myszy na tą czarną ikonkę kolumny. Klikam edytuj kolumna. I tutaj mogę sobie na przykład vertical align. Zaraz Wam pokażę, co będzie, jeśli kliknę na środek. Jak widzicie, te elementy wyrównały mi się do środka względem tego obrazka. Mogę także nadać tło całej kolumnie, na przykład na inny kolor niż jest tutaj w całej sekcji. Powiedzmy, będzie to kolor biały. Jak widzicie, na biało jest tylko ta kolumna. Mogę w zaawansowanych również zrobić większe marginesy, na przykład na 20, gdzie przesunął mi się tekst do środka. Mogę również zrobić animację wejścia dla wszystkich tych trzech elementów. Wtedy cała kolumna wjedzie mi taką animację, jaką sobie tutaj ustalę. Dobrze, zrobiliśmy sobie tutaj sekcję składającą się z dwóch kolumn, które są podzielone na dwie równe części. Teraz Wam pokażę, co jeśli byśmy chcieli na przykład, aby sekcja z tekstem była szersza. Nic prostszego, klikamy na kolumnę, edytuj kolumna i tutaj w zakładce wygląd procentowo sobie ustalam szerokość tej kolumny, dajmy na to, będzie to 70%. I jak widzicie, automatycznie obrazek mam na 30%, a ten tekst mam na 70%. Gdybym w pewnym momencie chciał na przykład tutaj rozbudować sobie tą sekcję o na przykład jeszcze jedną kolumnę, mogę sobie na przykład tą kolumnę, którąś z tych zduplikować, klikając prawym przyciskiem myszy, klikając duplikuj. I jak widzicie, mam trzy równe kolumny, które mogę lewym przyciskiem myszy łapiąc przemieszczać swobodnie w te miejsce, które chcę. Pokazałem w tej chwili taką edycję strony, można powiedzieć, na piechotę, gdzie wszystko robimy łopatologicznie sami, za pomocą tych właśnie elementów. Jednak życie trzeba sobie troszkę ułatwiać, z czym właśnie twórcy Elementora i różnych wtyczek nam śpieszą i możemy na taką stronę wstawiać gotowe elementy, które znajdziemy właśnie w tych dwóch ikonkach. Pierwsza to jest właśnie taka ikonka folderka, która przynosi nas do biblioteki Elementora i tutaj mamy zarówno płatne, jak i darmowe opcje różnych komponentów. Mamy gotowe strony, które możemy zaimportować na naszą stronę. Pokażę Wam na przykład tą. I jak widzicie, to jest cała gotowa podstrona z elementami. Możemy ją wstawić klikając wstaw. Ja tego robić nie będę. Pokażę Wam podstronę, pokażę Wam gotowe bloki, które są tutaj właśnie w sekcji bloki. Mamy tutaj różne bloki, różne kategorie. Już Wam pokazuję jakie. Na przykład sekcja kontakt. Jak widzicie, mamy gotowe. To jest wersją Pro, to są w wersji Pro Elementora, ale dużo jest także fajnych, darmowych tych bloków. Pokażę Wam na przykład, jak wstawić jeden z nich. Dajmy na to, będzie to ten. Klikamy po prostu, tu możemy podejrzeć, jak wygląda ten blok. Jest to taki blok, gdzie mamy numer telefonu, mapkę i ikonki do portali społecznościowych. Klikamy wstaw. Chwilkę sobie czekamy. Jak widzicie, cały ten blok mi się ładnie na stronę zaimportował. Mogę go sobie oczywiście edytować, klikając, tak jak pokazywałem, na te piórko niebieskie, prawym przyciskiem myszy, edytuj nagłówek. Tutaj mogę zmienić właśnie numer telefonu, mogę zmienić w stylach kolor czcionki, rodzaj czcionki. Tutaj w tej mapce mogę oczywiście zmienić adres na swój, klikając na mapkę edytuj mapy Google i wpisując tutaj sobie swój adres. Pokażę Wam kolejne zaraz bloki, jakie tutaj mogę sobie zaimportować. Wchodzę po raz kolejny w tę ikonkę tego folderka. Klikam bloki. Jeśli na przykład chciałbym umieścić na mojej stronie www opinie klientów, są one również. Nazywa się to Testimonials. I sobie wstawimy, dajmy na to, powiedzmy tę opinię, klikam wstaw, czekam chwilkę i mam wstawione na moją stronę opinię. Wszystko oczywiście tutaj mogę też edytować. Teraz Wam pokażę elementy, jakie są dostępne dzięki wtyczce Envato Elements, którą sobie zainstalowaliśmy. Klikamy w ten przycisk, który jest trzeci. Tutaj również mam do wyboru całe strony gotowe, jak również i poszczególne bloki, które mogę sobie zaimportować. Dajmy na to, będzie to blok About, czyli jakaś tam sekcja o nas. Powiedzmy, będzie to ta. Kliknę sobie Add Block to Page. Blok się dodaje, jak widzimy. I jak widzicie, ładnie nam się dodało. W ten sposób możemy postawić naszą stronę dosłownie w kilka chwil, dodając elementy, nadając im nasz spersonalizowany charakter. Oczywiście te elementy możemy sobie edytować, tak jak mówiłem, każdy z tych elementów, zmieniając kolory, czcionki. Banalnie proste, naprawdę nie wymagające specjalistycznej wiedzy, a sprawiające naprawdę masę frajdy. Tworząc naszą stronę, oczywiście co jakiś czas aktualizujcie, tak aby Wasz wynik pracy nie poszedł na marne przez jakiś tam błąd. Tutaj tą ikonką tego oczka możemy zobaczyć zmiany w wyszukiwarce, jak to nasza strona będzie się prezentować. Jak widzicie, elementy, które sobie wstawiłem, ładnie się naniosły. Dobrze, po tym długim wstępie, w którym zawarłem swoisty tutorial do wtyczki Elementor, przejdziemy już teraz do edycji strony, w którym pokażę Wam, jak to ja krok po kroku tą stronkę sobie zrobię. Usuwam sobie te sekcje, które tutaj na potrzeby instruktażu stworzyłem. I stworzę sobie nową sekcję. Będzie to sekcja jednokolumnowa, gdzie zawrę sobie jako tło tej sekcji zdjęcie. klikam w style, oczywiście rodzaj tła klasyczny, klikam tutaj plusik obraz, dodam sobie obraz. Załaduj media. Dobrze, teraz naniosę sobie do tej sekcji 3 kolumny. Domyślnie mam tych kolumn, jak wiecie, jedną. Zduplikuję sobie je. A może zrobimy po prostu kolumny 2. Dobra, tą kolumnę ustawię na powiedzmy 30%. A nawet na 40. W tą kolumnę wstawię sobie obrazek. Widzicie, odsłoniło mi się tutaj już część tła, która jest z tyłu, z tą panią. Tutaj sobie wstawię za obrazek duże logo tej pani. Jak widzicie, logo się zaczytało, takie bardzo duże. Logo jest PNG, gdzie jest przezroczystość, dlatego zaczytałem się ładnie tutaj napisy bieżanego tła. Troszkę jest to może nieczytelne jeszcze na tle tego obrazka czarno-białego. Dlatego napisu ustalimy sobie takie tło bordowe. Klikam w edytuj kolumna, w style, rodzaj tła. Tutaj wkleję sobie swój kolorek bordowy. No, ten bordo wyszło nie bardzo. Dobrze, teraz zrobię sobie taki margines wokół tego bordowego logo. W tym celu wchodzę tutaj w sekcję, edytuj sekcję. Wchodzę w zaawansowane i w odstępie sobie zrobimy powiedzmy 50. Jak widzicie, zrobimy się taki marginesik. W sumie tak mogłoby być. Jednak nie bardzo mi się podoba te czarne logo na tym tle. Zrobię je sobie trochę jaśniejsze. Zmienię je sobie. Dodam w wersji jakiejś jasnej te logo. No, myślę, że wygląda dużo lepiej. Aktualizujemy to. Dobrze. Pod tym zdjęciem głównym zrobię sobie taką sekcję, jak widzicie, dwukolumnową z taką szachownicą. Będziemy tutaj używać zdjęcia, nagłówków, a także tekstu. Już przechodzę do Elementora i pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy plusikiem, dwie kolumny. I tak ustalimy najpierw tło, na takie tło właśnie różowe, pastelowe. Wchodzimy w sekcję, edytuj sekcję, styl, rodzaj tła, kolor. Tutaj wybieramy sobie nasz kolor, który chcemy. W moim przypadku będzie to taki właśnie kolorek czerwonawy. Po lewej stronie wstawię sobie obraz. Wybieram z elementów obraz. Klikam, wybierając tą panią. I teraz sobie wyrównam tak, aby ta pani tutaj ładnie do tej krawędzi lewej dochodziła. W tym celu klikam na edytuj sekcję, wygląd i tutaj klikniemy pełna szerokość i w odstępach bez odstępu. I tym oto sposobem właśnie zdjęcie pani wypełnia mi całe pole tutaj przeznaczone. Dobrze, teraz wstawimy sobie nagłówek. Wchodzimy w elementy, nagłówek, przeciągamy. Zmienię sobie czcionkę tego nagłówka na taką bardziej odręczną. Wchodzę w styl, typografia. I tutaj wybieram czcionkę kaweat. Troszkę jest mała ta czcionka, więc rozumiem, że ustawię sobie na powiedzmy 50. Wracam do treści. Tutaj wpiszę swój tekst, czyli makijaż. Teraz dodam kolejny nagłówek. Wchodzę tutaj w elementy i wpiszę permanentny. Zmienię sobie kolor czcionki na czarną. Teraz sobie dodam tutaj tekst. Wchodzę w elementy, edytor tekstu, przeciągam i jak widzicie mam tekst. Teraz tak, tą kolumnę sobie wyśrodkuję względem tego obrazka. Klikam na edytuj kolumnę. Vertical Align ustalam na środek i tutaj widzicie, mi się ładnie wyśrodkowało. Zrobię teraz jeszcze marginesy, bo tekst dochodzi, styka się z obrazkiem, aby nie było to tak na styk. Wchodzę w zaawansowane i odstęp ustalam sobie na przykład na 20. I jak widzicie, pierwszą panią już mam. Teraz robimy sobie tutaj drugą panią w takiej szachownicy. Wystarczy, że kliknę duplikuj. Zduplikowały mi się panie. Teraz przeciągnę tą kolumnę na prawą i zmienię obrazek na inny. Wstawimy sobie tą panią, a tutaj piszemy powiedzmy makijaż okolicznościowy. Jak widzicie, a tą sekcję sobie jeszcze wyrównam tutaj do prawej strony. Makijaż do prawej, okolicznościowy do prawej i ten tekst w stylach zaznaczam również wyrównanie do prawej. I oto mamy te dwie kolumny w szachownicę zrobione. Kolejną zakładką na tej stronie, jaką sobie zrobimy, będzie to zakładka cennik oferta. Będzie to prosta zakładeczka, w której będzie tylko wyśrodkowany tekst. Wchodzimy plusik, bierzemy jednokolumnową sekcję. Nadamy tej sekcji kolorek, taki jak ten, taki pastelowy róż. Wchodzimy w styl, rodzaj tła, kolor. Ja już sobie skopiowałem kolor. Zrobimy sobie takie białe odcięcie między tą a tą sekcją. W tym celu wchodzimy tutaj w edytuj sekcję, w zaawansowane i margines góra ustalimy sobie na rozdzielimy sobie, aby tylko górze nadać margines powiedzmy na 50. I jak widzimy, mamy taką białą przerwę. Nazwa cennik zrobimy sobie tą czcioneczką. W tym celu skopiuję sobie po prostu ten nagłówek i łapiąc go sobie przeciągnę. Dobrze. Zmienimy sobie tutaj na cennik oferta. I wchodzimy w elementy, edytor tekstu i tutaj po prostu wstawię sobie ceny. Dobrze, ja sobie tutaj w międzyczasie już wpisałem tekst do mojej zakładeczki cennik. Kolejną zakładką, jaką sobie zrobimy, będzie to zakładka opinie klientów i sobie w tym celu wykorzystamy gotowe rozwiązanie właśnie dzięki wtyczce Envato Elements. Wchodzimy w tą ikonkę trzecią, w blokach wpisujemy testimonials, czyli właśnie z angielskiego opinie, referencje i tutaj powiedzmy weźmiemy sobie tą testimonial grid, gdzie mamy 12 gotowych, możecie sobie wybrać różnych opcji. Ja sobie wybiorę tą i sobie po prostu ją dostosuję. Klikam Add Block to Page, Inserting, dodaje się właśnie w tym momencie ta sekcja. Patrzę, czy dodanie tej sekcji niczego nie zmieniło na mojej stronie, bo nieraz tak właśnie też jest. Dobrze, jak widać, ta sekcja nie pasuje kolorystycznie zupełnie do mojej strony. Jeszcze co zrobię, to zrobię sobie taką białą przerwę, czyli wchodzę w edytuj sekcja, zaawansowane, marginesik ustawiam 50 pikseli, skopiuję sobie teraz ten różowawy, pastelowy kolorek tła, wchodzę tutaj w edytuj sekcję u góry, żeby podejrzeć jaki to jest kolor, kopiuję go sobie i podmienię zaraz za ten niebieski. Tutaj jest jakiś drugi kolor jeszcze, taki gradient się zrobi, więc ten wyczyszczę, aby nic tutaj nie było. Dobrze. Te nagłówki zupełnie mi tutaj białe oczywiście nie pasują. Skopiuję sobie swój nagłówek w swoim kolorze, w swojej czcionce. Przeciągam go tutaj na dół. Te dwa usuwam. Białe. Napiszemy opinię. I gdy tylko klientka prześle mi opinię moich klientów, swoich klientów, powstawiam sobie je tutaj. Tutaj troszkę ten margines od góry mi się nie podoba, taki duży. Zlikwidujemy go w zaawansowanych. Powiedzmy na 20 zrobimy. Na dole niech będzie to 50. Jeszcze tutaj chyba będzie trochę trzeba ten marginesik zwiększyć. W sekcji cennik tak zrobimy sobie na... Jak chcemy tylko od góry, to ten znaczek odhaczamy, żeby tylko od góry, bo inaczej z każdej strony i z prawej, z dołu i z lewej nam zrobi margines. Jeśli chcemy tylko na przykład od góry, odznaczamy tę opcję. To samo się robi w marginesach. Klikamy 20. Cenniczek nam ładnie tutaj zszedł w dół. Ja jeszcze tylko zobaczę, jaka czcionka jest tutaj w tych opiniach, klikając na sekcję i edytuj referencję. Oczywiście wchodzę w styl, typografia. Tak, i czcionka jest troszkę inna, jest Montserrat, ja używam Quicksand. Zmienię sobie, klikając właśnie tutaj w tą rodzinę, odnajduję swoją czcionkę. Quicksand zmieniło. To samo robię analogicznie w tych kolejnych referencjach. Czcionka może troszkę jest blada, ale już zostawię tak jak jest. W sumie podoba mi się typografia. Oczywiście zaczynało różne takie przykładowe opinie ze zdjęciami przykładowych ludzi. Gdy chcecie edytować, to oczywiście robi się to w treści. Tu wpisujemy treść opinii, tutaj wklejamy zdjęcie naszego klienta, imię, nazwisko czy jego zajmowane stanowisko. Możemy także podlinkować tą osobę. Dobrze, opinię mamy. Klikamy aktualizuj. Dobrze, następną sekcją będzie to sekcja galeria. Jednak nie będzie to taka klasyczna galeria, jaką można spotkać na stronach internetowych. Będzie to galeria, w której zamiast tradycyjnych zdjęć będzie wyświetlany kanał mojej klientki na Instagramie, firmowy kanał instagramowy. I na tym, w tej sekcji galeria będą zasysane powiedzmy 20 najnowszych postów z tego Instagrama firmowego. W tym celu najpierw sobie stworzymy tutaj taką zwykłą sekcję jednokolumnową. Tradycyjnie nadamy jej ten kolorek. Skopiuję sobie ten kolorek z sekcji wyżej. Delikatny, ten pastelowy róż. I zaraz sobie wyjdziemy tutaj z kokpitu Elementora i skonfigurujemy sobie właśnie tą sekcję instagramową. Marginesik na 50. No i dobrze. Tutaj skopiuję sobie . Napiszemy sobie, powiedzmy, galeria Instagram. Aktualizuję wszystko. I wychodzimy sobie tutaj, klikając, jeśli tego nie pokazywałem, to klikając tą ikonkę, klikamy wróć do strony, niebieski przycisk i tym oto sposobem przenosimy się do kokpitu WordPressa. Wchodzimy we wtyczki, dodaj nową. Klikamy sobie Instagram Feed. Link do wtyczki oczywiście też podam w opisie tego filmu. I to jest właśnie ta druga wtyczunia, Custom Feeds for Instagram. Instalujemy i aktywujemy tą wtyczkę. I tutaj po lewej stronie w zakładeczce w kokpicie WordPressa mamy zakładkę Instagram Feed. Klikamy w nią. I tutaj musimy zintegrować, połączyć się z naszym kontem na Instagramie. Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła kliknąłem Authorize. I jak widzicie, połączyło się z moim kontem. Teraz sobie troszkę może spersonalizuję ten kanał, który będzie się wyświetlał na mojej stronie. Wchodzę w Customize. Tutaj mamy w wersji darmowej tej wtyczki. Mogę tylko w ten sposób wyświetlać moje posty. Tutaj ustalam, ile ma się tych postów ostatnich wyświetlać, tutaj w ilu kolumnach. Zostawię sobie właśnie na 4 kolumnach. Odległość pomiędzy zdjęciami to będzie 5 pikseli, niech tak zostanie. Zapisuję. Tutaj mogę ustawić zdjęcia, które się wyświetlają od najnowszego do najstarszego. Także randomowo, czyli losowo. I zostawię te domyślne zmiany. Klikam zapisz zmiany. Wejdę sobie jeszcze w zakładkę Display or Feed. Tutaj zostawiam wszystko tak, jak jest. Wchodzę w pierwszą zakładkę Configure i tutaj kopiuję ten kod, który sobie po prostu wkleję na moją stronę i automatycznie się wtedy posty z Insta pobiorą. Kopiuję, wchodzę w strony, wszystkie strony. Strona główna, edytuj w Elementorze. Tak, wpisuję sobie w wyszukiwarkę tych elementów, powiedzmy, kod i mam tutaj shortcode, przeciągam go w to miejsce, gdzie będzie miała być galeria i wklejam sobie tutaj to, co skopiowałem, czyli Instagram Feed. Zaraz zobaczymy, czy pobierze. Chwilę to trwa. Zaktualizujemy sobie. Tutaj w poglądzie Elementora cały czas ładuję, ale gdy otworzę moją stronę w osobnym oknie w przeglądarce, to jak widzicie, już tutaj ładnie jest, ładnie się Instagram zaczytał. Mogę zobaczyć więcej postów, są takie przyciski, mogę kliknąć obserwuj na Instagramie, follow on Instagram. Dobrze. Tą sekcję mam, tutaj zrobię tylko jeszcze może marginesik na 20 pikseli. Zaawansowane Góra, odstęp 20. Dobrze. Ostatnią sekcją, jaką sobie tutaj już zrobimy, będzie to sekcja kontakt. Tradycyjnie wchodzimy w plusikiem, jedna kolumna. A przepraszam, tutaj zrobimy sobie kolumnę 3. Skopiuję sobie po prostu tą jedną kolumnę 3 razy. Ustawię sobie margines. Na 50. No i tak w sumie sobie myślę, że inaczej to zrobimy. Usunę sobie te kolumny, a to dlatego, że zaraz powiem do czego. Bo tak, w pierwszej kolumnie będzie po prostu nagłówek. Pokażę wam zaraz ciekawą rzecz. Piszemy kontakt. Góra 20. I tak, tutaj od góry będzie jedna kolumna, a pod spodem będą kolumny 3. Jak to zrobić? Wchodzę sobie tutaj w elementy i jest taka zakładeczka jak sekcja wewnętrzna, którą przeciągam pod kontakt. I jak widzicie, sekcja wewnętrzna jest dwukolumnowa. Kopiuję sobie jedną z kolumn, wtedy mam kolumn 3. Jako tło tej sekcji zrobię troszkę inaczej, nie będzie tak jak tutaj takiego różu, tutaj jako tło w sekcji kontakt będzie po prostu ładne, ciemne zdjęcie i napisy będą na tle tego zdjęcia białe. Wybieram sobie zdjęcie z dysku, wchodzę sobie w edytuj sekcja, w stylach nie wyznaczam koloru, a zdjęcie wchodząc po prostu tutaj. Wybieram sobie z dysku zdjęcie, które posłuży mi jako tło. Dobrze. To zdjęcie oczywiście też tutaj mogę sobie, jest pozycja, ustawić, czy ma być od środka pokazywane, czy od góry, czy od lewej. Zostawimy sobie na razie domyślnie jako, powiedzmy, góra, środek. Dobrze. I tak, jak widzicie, to zdjęcie jest takie jaśniutkie. Ja je sobie trochę przyciemnię. W tym celu wchodzę w nakładkę tła. I tutaj sobie pokombinuję z kolorem. Może zacznę od takiego czerwonego. No na przykład. Tu jedynie mi się gryzie ten napis kontakt, który sobie zmienię na biało, edytuję nagłówek, styl. Wchodzimy w typografię. Przepraszam, w kolor tekstu i zmienimy sobie na biały. Dobrze. Teraz w te 3 miejsca wolne wstawię sobie dane kontaktowe. W pierwszej kolumnie wprowadzimy sobie numer telefonu. Odnajduję taki blok. Piszmy, powiedzmy, ikon i tutaj jest na liście blok z ikoną, przeciągam go i tutaj właśnie sobie to uzupełnimy. Gwiazdkę zmieniamy sobie za telefon, klikamy na gwiazdkę, piszemy sobie, powiedzmy, mobile phone. Zamiast tytuł nagłówek damy sobie po prostu numer telefonu. Albo napiszemy zadzwoń. A numer damy sobie tutaj. Dodamy link, tak aby po kliknięciu w ten telefonik można było do tej pani od razu zadzwonić. W tym celu piszemy sobie tutaj w linku tel i dwukropek i numer telefonu bez żadnych spacji. Wtedy klikając w ten telefon od razu się oraz w przycisk zadzwoń. W sumie to może ten numer telefonu dam tutaj, będzie lepiej. Od razu się do tej pani zadzwoni. Zmienimy sobie to na kolor biały. Wchodząc w style, główny kolor biel, w treść również kolor, wejdziemy sobie biel i mamy taki oto telefonik. To samo zrobimy sobie tutaj. Nie muszę tworzyć od nowa, przyciągać tego elementu w tą drugą kolumnę, po prostu sobie skopiuję tą. Duplikuj i ją przyciągnę sobie w ten środkowe miejsce. Tutaj zamiast telefonu wstawię sobie adres mailowy, przepraszam, kopertę. Koperta z angielskiego envelope. Envelope, klikamy. Jak widzicie, kopertka się ładnie nam zaczytała. Tutaj sobie kasuję jedynie ten link, tak żeby po kliknięciu w maila nie wybierał się numer telefonu. Jeśli chcielibyście podlinkować adres mailowy, wystarczy napisać mail tu, dwukropek i adres mailowy, wtedy klikając ktoś w adres mailowy zostanie przeniesiony do na przykład programu Outlook. Dobrze, trzecią z tych kolumn to będzie adres fizyczny tego gabinetu. Klikamy tak samo duplikuj, przeniesiemy sobie tutaj trzecią kolumnę tą sekcję, zamiast koperty wybierzemy sobie, piszcie pin map, no jednak nie, może samo pin, też nie, no to może map, o, jest taki map maker, o. Tutaj sobie napiszę, tu jestem, prowadzimy adres, tak aby może ulica była w pierwszej linijce, a miasto w drugiej, to tutaj należy zrobić tak jakby enter, przerzucanie następnego wersu w wersji takiej koderskiej, można powiedzieć, to jest BR. Wchodzimy w styl, treść i tutaj opis, mamy taką zakładeczkę, kolor tutaj wybierzemy na biały i jak widzicie mamy ładnie zaczytane. Tutaj może sobie zrobię od dołu troszkę większy taki marginesik, tak aby troszkę tej pani więcej uchwycić, będzie na pewno to ładniej. Odstęp i damy tutaj od dołu powiedzmy na 50. O. Jeszcze mam jeden pomysł, aby może tutaj na dole wstawić media społecznościowe, ikonki. Tak zrobimy. Trochę tak kombinuję, ale przy okazji się trochę nauczycie właśnie zabawy z tą sekcją wewnętrzną, bo nie jest to takie wcale proste. Więc tak, mamy tutaj, jak widzicie, po całości kolumnę kontakt, tutaj mamy sekcję wewnętrzną podzieloną na 3 kolumny, poniżej zrobimy jedną kolumnę. W tym celu znowu przeciągamy sekcję wewnętrzną tutaj na dół, mamy z automatu 2 kolumny, jedną sobie usuwamy i mamy jedną właśnie taką kolumnę. Tutaj utworzymy sobie taką sekcję właśnie do portali społecznościowych. Wchodzimy tutaj w te elementy, wpisujemy social i mamy taką zakładeczkę ikonki społecznościowe, przeciągamy sobie ją i tutaj automatycznie nam właśnie wczytało Facebooka, Twittera i Google+. Usunę sobie Twittera, Google+, a dodam Instagrama dodatkowo. Dodajemy sobie tutaj właśnie dodaj element. Odnajdujemy tutaj z tej listy Insta. I jest właśnie Instagram. Teraz należy podlinkować te dwie ikonki. Wchodzimy w pierwszą. Facebook, mamy tutaj link, wklejamy tutaj link do Facebooka. Analogicznie to samo robimy z Instagramem. Na koniec sobie wstawimy jeszcze może mapkę Google. Wchodzimy w jednokolumnową sekcję. W elementach wpisujemy po prostu Google. Mamy mapy Google. Przyciągamy. Skopiuję sobie ten adresik. Wchodząc tutaj w ten pisaczek, edytuj mapy Google, tutaj wpisuję sobie adres. Zobaczymy, wskazało Olsztyn, trochę tak zbyt daleko, ten zoom jest, więc sobie przybliżę, na przykład z 10 weźmy na 14. Wtedy będziemy mieli zbliżenia już bardziej dokładne, nawet, no powiedzmy, niech tak zostanie. Trochę sobie tą może mapkę rozciągniemy na boki. Wchodzimy w sekcję, edytuj sekcja. Weźmy pełną szerokość. Brak odstępów. No i pięknie. Kontakcik nam wyszedł elegancko. Zapisujemy, aktualizujemy wszystko. I stronkę mamy wstępnie prawie gotową. Zostają nam jeszcze tutaj takie elementy jak menu dodać, bo mamy na razie stronę główną. A teraz sobie zrobimy menu. Będzie to strona jednostronicowa, czyli wszystko mamy na jednej stronie. I gdy użytkownik naszej strony kliknie, dajmy na to w kontakt, zostanie przekierowany od razu tutaj na dół do sekcji kontakt. Jak to zrobić? Za chwilę pokażę. Dobrze, teraz zajmiemy się właśnie naszym menu jednostronicowym, tak aby po kliknięciu pod odpowiednią zakładeczkę wszystko nam to ładnie hulało. To pierwsze zdjęcie i te kafeleczki posłużą nam jako strona główna. Tutaj już o mnie to będzie nowa zakładka. Wchodzimy w elementy strony i odnajdujemy taki element jak anchor przez CH. Czyli możecie pisać albo anchor, tak jak ja, albo zakotwiczenie menu z taką kotwicą. Przeciągamy tę kotwicę nad element, który ma się nazywać jako konkretna zakładka. Czyli na przykład to będzie zakładka o mnie, więc tutaj w tym zakotwiczeniu wpisujemy na przykład o mnie. Kolejną zakładką będzie cennik. Wchodzimy w te elementy, wpisujemy na przykład zakotwiczenie, przeciągamy nad cennik. A właśnie, Wam pokażę jedną rzecz. Tak, aby ładnie nam się to wyświetlało i nie ucinało po kliknięciu na przykład w zakładkę cennik, nie ucięło nam na przykład tego napisu cennik. Lepiej przeciągnąć to nie nad ten element, a na koniec poprzedniego. O. Tutaj będzie cennik. Tutaj sobie zrobimy opinię. Przepraszam, zakotwiczenie. Na koniec poprzedniej sekcji piszemy opinię. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię, po co to robię i jak to będzie w praktyce wyglądało. Zostały mi jeszcze tylko dwie zakładki. Jest to galeria. I ostatnia z zakładek będzie to kontakt zakotwiczenie menu, bierzemy tutaj sobie nadkontakcik. No dobrze, teraz sobie to zapisujemy, aktualizujemy i wychodzimy sobie stąd. Wchodzimy sobie w zakładkę wygląd menu i tutaj klikamy własne odnośniki i wpisujemy sobie krateczka i na przykład o mnie. W tekst odnośnika wpisujemy o mnie. Także w adresie URL wpisujemy krateczka oraz nazwa tej podstrony, którą sobie tam wpisaliśmy w zakotwiczeniu menu i w tekst odnośnika to, co właśnie ma się wyświetlać w belce menu. Dodajemy do menu, zapisujemy, odświeżymy sobie podgląd mojej strony. Jak widzicie, mamy tutaj już zakładka o mnie się stworzyła. I teraz, gdy sobie tą zakładeczkę kliknę, jak widzicie, ładnie mnie tutaj przerzuca do właśnie treści tej zakładki. To samo zrobię sobie z pozostałymi podstronami, czyli własne odnośniki, krateczka, kolejna zakładka to był cennik, dodaj do menu, kolejna to były opinie, czyli krateczka, opinie, tutaj opinie, dodaj do menu, czy ostatnia to chyba była galeria, a więc kratka, galeria, galeria i jako szósta, ostatnia to będzie kontakt. Dodaj do menu, zapisujemy zmiany, wchodzimy na naszą stronę, odświeżamy i zobaczymy, jak to wszystko ładnie działa. Dobrze. O mnie działało, wchodzimy w cennik. No i cennik już na mnie nie chce coś działać. No, a to dlatego, że po prostu nie wpisałem w zakotwiczeniu cennika. Aktualizujemy. Tutaj sobie odświeżę. I jeszcze raz spróbujemy. Cenniczek. No i ładnie nam się przyciąga na cennik. Opinie są. Galeria jest. I ostatnia zakładka kontakt też jest. Jak widzicie, wszystko hula. Strona jest w sumie gotowa. Ja tak sobie tylko myślę, że tutaj jeszcze zrobię taki przycisk zadzwoń. Nie muszę wchodzić w cockpit WordPressa i szukać strony do edycji. Mogę również kliknąć tutaj w edytuj w Elementorze. Bezpośrednio mnie przeniesie do edycji tej mojej strony właśnie w Elementorze. Szukam takiego elementu strony jak przycisk. Przycisk jest, wyrównam sobie go względem tego obrazka, klikając w edytuj kolumnę vertical align na środek, edytujemy sobie ten przycisk, rozmiar weźmiemy na średni, tekst klikniemy, napiszemy sobie zadzwoń, w dodaj link umieścimy numer telefonu, dwukropek, w stylach tego przycisku zrobimy sobie zaokrąglenie, powiedzmy na 25, będzie to taki prawie że okrąglutki, tekstu zmienimy sobie na czarny. Kolor tła na, powiedzmy, białutki. Zrobimy sobie takie delikatne obramowanie na jeden pikselek. Skopiuję sobie tylko kolor obramowania z Photoshopa. Świetne narzędzie do kolorów. Na stronę internetową znajdziecie na stronie, wpisując Google Color Design. Naprawdę polecam. O. Stanę sobie jeszcze po najechaniu, aby ten przycisk troszkę nam się, kolorek jego zmieniał. Na troszkę taki czerwonawy. Kolor tekstu zostawimy. Kolor tła sobie weźmiemy właśnie na ten czerwony. I jak widzicie, jak najadę na przycisk, to ładnie zmienia nam on swój kolorek. No i w sumie tak może zostać. Aktualizujemy. Teraz zainstaluję jeszcze jedną wtyczkę. Nie będę omawiał dogłębnie jej działania. Znajdziesz opis tej wtyczki w moim e-booku, który link też podam w opisie tego filmu. Jak właśnie zajmować wysokie pozycje w Google. Jest to wtyczka do optymalizacji pod kątem SEO naszej strony internetowej. Wtyczka nazywa się SEO Yoast. Dzięki tylko tej wtyczce bieżącego pozycjonowania udało mi się zająć pierwsze miejsce w Google na trudną frazę zielona herbata. Pokażę Ci tylko tak na szybciutko. Wchodzimy w stronę. I tutaj nie klikamy edytuj w Elementorze, tylko to edytuj. Poczekamy chwilkę. Tak jak mówię, dogłębny silnik tej wtyczki opisuję w swoim e-booku. Tutaj pokażę Ci tylko, gdzie można znaleźć okienko konfiguracji naszej strony pod kątem SEO. Tu macie taką ikonkę z Y, jest to właśnie przycisk odpowiedzialny za tą naszą stronkę. I tutaj mamy fraza kluczowa, dajmy na to, będzie to makijaż Olsztyn. Na tej frazie nam zależy najbardziej. Tutaj widać, jak nasza strona się wyświetla w wyszukiwarce. Zmienimy to. Warto tutaj w tym niebieskim tytule zawrzeć frazy kluczowe. Będzie to na przykład makijaż okolicznościowy, Ten pasażer pokazuje mi właśnie na zielono, że długość tego tytułu jest odpowiednia. Meta description, opis tej strony, ja już sobie przygotowałem, tylko go sobie skopiuję. Tam również warto zawrzeć frazy kluczowe. W wypadku tej pani akurat to, czym się zajmuję. Jak widzicie, prawie idealnie na zielono. Analiza SEO, buźka jest już uśmiechnięta. Czyli pod tą frazę makijaż Olsztyn strona jest zrobiona dobrze. Niebawem pojawi się ona w wynikach wyszukiwania. Jest to ważne także, jeśli reklamujecie w Google Ads swoją stronę. Wtedy silnik Google Ads zaczytuje właśnie te informacje i jeśli znajdzie frazy kluczowe, które reklamujecie, jest większe prawdopodobieństwo, że to Was wyświetli niższym kosztem w wynikach wyszukiwania oraz pośród reklamowanych stron. Aktualizujemy wszystko. Warto również, jeśli chodzi o zdjęcia, dodawać także opisy ad. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Wchodzimy w media, biblioteka. I tutaj mam wszystkie zdjęcia, które są na tej stronie. Dajmy na to, jest to tutaj ta pani. I mamy tutaj taką zakładeczkę właśnie tekst alternatywny. I tutaj warto sobie wpisać na przykład imię tej pani i czym się zajmuje. Wtedy, gdy ktoś będzie wpisywał w wyszukiwarce na przykład imię i nazwisko tej pani, to Google sobie właśnie po tym tekście alternatywnym może znaleźć to zdjęcie i wyświetlić temu komuś. W opisie możemy skopiować to samo, co w tekście alternatywnym i warto tak sobie właśnie każde zdjęcie opisać w ten sposób. Teraz zobaczymy sobie, jak strona prezentuje się pod względem szybkościowym. Wchodzimy w takie narzędzie jak bodajże Pingdom, Pingdom Tools. Wpisujemy sobie adres tej witryny. Będziemy testować w Europie, powiedzmy niech to będą właśnie Niemcy. Klikamy Start Test. Chwilkę trzeba poczekać. Stronka wczytuje się około 2 sekund, także nie jest źle. Jedną rzecz jeszcze trzeba będzie zrobić na tej stronie. Tak się prezentuje strona na komputerach. Zobaczymy, jak ona się prezentuje na urządzeniach mobilnych. W tym celu wchodzimy sobie tutaj w ten ekranik tryb responsywny i mobilna. I mamy podgląd, jak to właśnie wygląda. W miarę jest ok. Można by było w sumie ten tekst wyrównać do lewej. Ten również. Zaraz tylko zobaczę, czy mi się na komputerach nie rozjedzie. Nie, jest dobrze. Tutaj jest do lewej, tu do prawej. Gdy kliknę na mobilna, ładnie nam się wyświetla, a zdjęcia są jak trzeba. Dla mnie jest ok. Wielkość czcionek jest odpowiednia. Gdybym na przykład uznał, że ta czcionka jest za duża i chciałbym ją zmniejszyć właśnie na urządzeniach mobilnych, wchodzę w edyty nagłówek i w stylach po prostu w typografii wpisuję wielkość czcionki, zmieniając, zwiększając, zmniejszając. To tak tylko informacyjnie, gdy coś Wam się rozjechało. Zobaczę jeszcze, jak działa kontakt. Bardzo dobrze się wyświetla, elegancko. Wszystko pasuje, aktualizujemy. Jeszcze zobaczę z tych poprzednich wtyczek. Tak na pierwszy rzut oka, czy wszystko. W sumie, jeśli skończyłem pracę przy tworzeniu tej strony, tą wtyczkę Envato Elements mogę chyba odłączyć. Przyspieszy to działanie strony. Zobaczę, czy mi się tam nic nie rozjechało. Wszystko jest elegancko. Jeszcze raz sobie zrobimy teścik. Zobaczymy, na ile to przyspieszy. Po deinstalacji zrobił się jeszcze większy czas ładowania na 3 sekundy, ale jednej ważnej rzeczy zapomniałem zrobić. Zainstalowałem wtyczkę, która służy do kompresji optymalizacji obrazów Robin, a nawet jej nie wykorzystaliśmy. Więc klikniemy sobie tutaj w tą wtyczkę ustawienia Robin Image Optimizer. Klikniemy Run, Optimize Now i poczekamy, aż wtyczka zoptymalizuje nam wszystkie obrazy na mojej stronie internetowej i wtedy wykonamy sobie nasz test jeszcze raz i zobaczymy, jak to się zmieni. Wtyczka wykonała swoją robotę. Mamy tutaj wynik, jaki udało nam się zaoszczędzić miejsca. Klikamy Start Test. No i troszkę nam się udało zejść. Prawie do 2 sekund równo, 2.05, nie jest źle. Strona jest w miarę szybka. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem Ci stworzyć Twoją stronę internetową w oparciu o darmowy motyw Astra oraz wtyczkę Elementor. Mam nadzieję, że była to dla Ciebie ciekawa, niezbyt może nudna, jak mój głos, przygoda. Stworzyliśmy dość szybko fajną, ciekawą, prostą, jednostronicową stronę wizytówkową. Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy przy budowie stron internetowych, napisz do mnie. Adres znajdziesz w opisie. To wszystko na dziś. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zostaw suba. Będzie tutaj więcej takich filmów. To już jest chyba 3. film, który pokazuje krok po kroku, jak tworzyć stronę internetową za darmo dla początkujących. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć. Jeszcze tylko na chwilkę chciałbym Wam pokazać wynik testu na szybkość tej strony. Zaktualizowałem motyw do najnowszej wersji i z 2 sekund zjechało do 1.20, także jest jeszcze lepiej niż było. Tym razem to naprawdę wszystko na dziś. Do następnego. Cześć.